Cześć wszystkim, ja się nazywam Łukasz Garczewski, znany również jako Tor. I chciałbym Wam dzisiaj trochę opowiadać o tym, jak sprawić, żeby komputery mówiły do użytkownika w jego języku. Troszkę głośniej. Raz, raz. Dobra, wiedziałem, że z tym mikrofonem będą problemy. Chwila. O, raz, raz, raz. Lepiej? Dobra, będę mówił trochę głośniej, mam nadzieję, że będzie słychać. Jak nie, to proszę machać łapkami albo wykonać inne podobne gesty. Ja przez pewien czas, niestety tak się zdarzyło, że byłem tłumaczem i częściej niż nie wyglądało to mniej więcej tak. To nie jest moje zdjęcie, dzięki Bogu. I chciałbym Wam z tym powiedzieć, że gdybyście kiedykolwiek wpadli na pomysł zmiany branży z IT na tłumaczeniową, to istnieją bezpieczniejsze zajęcia, na przykład testowanie ligatorów, skoki ze spadochronem bez spadochronu i takie inne rzeczy, także ten pomysł należy przemyśleć. Ja raczej wracać nie będę, ale trochę się nauczyłem i mam nadzieję tą wiedzę Wam jakoś tam przekazać w tej krótkiej prezentacji. Obecnie pracuję w Wikia. Wikia to jest firma amerykańska z oddziałem w Poznaniu, która w skrócie zajmuje się rozwijaniem platformy Wiki, na której użytkownicy mogą sobie tworzyć własne serwisy tematyczne o wszystkim, od gier, przez szydełkowanie, po IT, w tej kolejności mniej więcej. Platforma jest oparta o MediaWiki, czyli dokładnie ten sam soft, na którym chodzi Wikipedia. Platforma sprawdzona, dość dojrzała. Idzie nam całkiem nieźle, mamy już 50 milionów unikalnych użytkowników miesięcznie, z czego 2/3 to są użytkownicy nie ze Stanów i nie z UK, co oznacza, że jest całkiem duża szansa na to, że ich pierwszy język nie będzie angielski, więc musimy się nim jakoś zająć, żeby dalej nas ubili. Mamy w tej chwili serwisy w 282 językach, z czego 11 to chińskie, różne. Więc jest całkiem spora różnorodność i z tego wynika nasze podejście do internacjonalizacji produktu, czyli wszystko się musi dać przetłumaczyć i wszystko się musi dać przełożyć na każdy język, bo inaczej niektóre z tych naszych egzotycznych wiki będą miały produkt nieprzetłumaczony albo w ogóle go nie będą miały. Jeśli ktokolwiek kiedykolwiek się zetknął z jakimkolwiek tłumaczem, to pierwszą anegdotką, którą się opowiada, jest taka, przepraszam za seksizm, ale tłumaczenie jest jak kobieta. Albo jest piękne, albo jest wierne. Ale drugą zaraz, maksymą, którą się opowiada, czy mówi, to jest to, że kontekst jest wszystkim. Nie da się tłumaczyć niczego, nie znając kontekstu, nie wiedząc, w jakim miejscu to nasze tłumaczenie ma wystąpić. Szybki przykład, nieco przejaskrawiony, ale mający zadanie jedynie zobrazować, o co chodzi. Jak mówię zamek, to mogę myśleć o zamku, albo mogę myśleć o zamku, albo mogę myśleć o zamku. Tak? Nieco bardziej geekowa analogia. Mam nadzieję, że tutaj jacyś RPGowcy na sali się znajdują, albo ci, którzy liznęli trochę fantastyki. Idziecie przez las, idziecie, atakują was orki, co robicie? Czy na drzewie, które jest obok mnie, jest mech? Tak. To świetnie, wsiadam do mecha i rozwalam orki. Okej. Teraz może przykład nam bliższy z prawdziwego zdarzenia. Jaka to jest część mowy? Ja wiem, że to trudne dla informatyków, ale sięgnijcie pamięcią do czasów. No, to czasownik, rzeczownik. Tak jest, to zależy. Tak? I przetłumaczenie tego słowa bez znajomości kontekstu, nie wiedząc, gdzie ono ma się znaleźć, jest niemożliwe. Bo nie wiemy, czy to ma być polecenie, czy to jest plik, czy to jest coś jeszcze innego, tak? Co powoduje,
że w interfejsach komputerowych nigdy nie tłumaczymy słów literalnie, tylko przyporządkowujemy każdemu elementowi interfejsu klucz i to później przekładamy. Czy w tym przypadku byłyby to na pewno dwa klucze, jeden dla kopii pliku, a drugi dla polecenia skopiuj plik, tak? Dwie różne rzeczy, mimo tego, że po angielsku oba akurat wyglądają tak samo. Bardzo ważnym jest to, żeby w żadnym przypadku, jest kilka wyjątków, ale o tym później, nie stosować tego samego klucza w dwóch miejscach. Łatwiej jest tłumaczowi wklepać ten sam tekst dwa razy w danym języku, niż odkręcić problem z tym, że używamy tego samego klucza w dwóch różnych kontekstach, co w jakimś języku kiedyś okaże się, że będzie musiało być przetłumaczone inaczej w jednym przypadku i inaczej w drugim. I tego nie obejrzymy bez pomocy programisty, a programiści, jak wiadomo, są leniwi i powinni pisać kod tak, żeby nie musieć później do niego wracać. Do tego potrzebujemy też, znaczy, żeby to umożliwić, musimy też jak najwięcej dokumentować. Im więcej powiemy tym ludziom, którzy mają nasz soft tłumaczyć, tym mniej będziemy musieli dokonywać poprawek i tym mniej będzie nieporozumień. Jeśli tłumacz, widząc słowo copy, obok ma napisane, że to jest przycisk, to będzie prawdopodobnie wiedział, że jest to komenda, którą użytkownik ma wykonać, tak? I wtedy mamy formę odpowiednią. Inna rzecz, o której powinniśmy pamiętać, to jest fakt, że słowa, czy że wyrażenia w różnych językach mają różną kolejność. W skrócie, musimy myśleć trochę jak Yoda. Musimy potrafić powiedzieć to samo, czy napisać to samo w dowolnej kolejności, przedstawiając wyrazy, zastanowić się, co się stanie, jeśli zrobimy to na odwrót. Jaki to ma skutek dla kodowania? Pierwszy przykład jest z gruntu zły, bo zakłada, że zawsze cyfra będzie się pojawiała przed częścią słowną, co nie w każdym języku będzie prawdziwe. Dlatego zamiast konkatenować, powinniśmy parametryzować nasze komunikaty. I oczywiście to jest przykład bardzo uproszczony, tak? Ale miałem zadanie jedynie pokazać prawidłowość i jeśli będziemy korzystać z parametrów, to w każdym języku da się to przetłumaczyć, bo czy wstawimy zmienną z przodu czy z tyłu w tłumaczeniu, wszystko będzie OK. Teraz od tego jest już tylko krok do pozbycia się dziwnych konstrukcji, które jeszcze do dzisiaj pokutują w wielu interfejsach, czyli komentarz w nawiasie E, tak? Nie wiadomo, czy tych komentarzy jest 1, 0, więcej. Język polski ma dwie liczby gramatyczne, natomiast ma trzy formy. I to też, korzystając z odpowiedniej składni prostego ifa, jesteśmy w stanie oprogramować i pokazać użytkownikowi dokładnie tak, jak on by to powiedział, a nie tak, jak żeśmy sobie wymyślili na skróty, że będzie łatwiej. Nagminne jest zerwanie S, tak, w angielskim, jeśli zmienna jest równa więcej niż 1 i to jest liczba mnoga, nieprawda. Powinniśmy korzystać z konstrukcji sparametryzowanej. Teraz tak, obojętnie co zrobicie z interfejsem, w jakimś języku kiedyś zawsze będzie za mało miejsca. Zawsze kolumna będzie za wąska, zawsze stanie się coś w rodzaju języka niemieckiego, który będzie miał wyraz na 20 kilka liter i to będzie jedno słowo. Tak. Nie da się tego w żaden sposób przewidzieć. To akurat jest najdłuższa nazwa miasta chyba z Walii. I to znaczy Kościół Marii Panny w Lesie Białych Orzeków w przerwącym nurcie tego nie przeczytam, z czerwonej jaskini. Tak?
I oczywiście może się nam zdarzyć coś takiego gdzieś w jakiejś bazie danych czy w jakimś listingu miast, ale równie dobrze tłumacząc interfejs, tłumacz na język Swahili, tak, może stworzyć coś, co się nigdzie nie zmieści w naszych pięknych layoutach. I właściwie jedyne, co możemy zrobić, to upewnić się, że ten layout się nie rozleci i będzie wyglądał w miarę ok, nawet przy dłuższej wersji interfejsu. Spróbujcie sobie kiedyś wpisać w miejsce waszego przycisku OK zdanie typu tak, zgadzam się, ten formularz wygląda dobrze. I zobaczyć, co się stanie z resztą stron. Okay. Daty, jak wiadomo, są odwiecznym problemem, bo nie dość, że mamy strefy czasowe i trzeba na nie uważać, bo jeden jest w Polsce, drugi jest w Wielkiej Brytanii, a trzeci jest na drugim końcu świata, gdzieś w Australii. I trzeba to przeliczać i jeszcze się nie pomylić, bo spóźnienie się o godzinę na spotkanie przez różnicę czasu nie jest specjalnym usprawiedliwieniem. Ale daty i kalendarze to nie jest jedyne, co robimy z liczbami, żeby je zlokalizować. Trick question, która z tych liczb jest większa? To zależy, nie? No właśnie, a teraz? Lokalizacja liczb też wchodzi w grę, o czym często zapominamy. W języku polskim możemy też stosować kropkę jako separator tysięczny albo spację, przecinek jako separator dziesiętny, w angielskim odwrotnie. Tak? I to też jest do zrobienia bardzo prosto w dowolnym systemie informatycznym, jeśli nam się chce, jeśli chcemy być dokładni. Teraz zakładam, że w większości zastosowań, gdzie mamy jakąkolwiek bazę użytkowników, raczej wiemy, czy nasz użytkownik jest mężczyzną czy kobietą. Bo to są dane wartościowe biznesowo, mnie się zbiera, żeby ocenić, czy nasz user base jest bardziej kobiecy, bardziej męski, jak tam dochodzą statystyki. A mimo to większość komunikatów dalej jest w formie męskiej. Generalnie dlatego, że albo nam się nie chce, albo nie pamiętamy o tym, że można przecież z tych informacji, które już mamy, skorzystać. A poza tym czasem wychodzą potworki takie jak to. Tak się po prostu nie robi, tak? Tak się robiło w PRL-u, jakby formularze, które były drukowane na, w zasadzie pisane na maszynie, tak? I musiały pasować do obu przypadków i się skreślało długopisem w formę, która akurat nie pasowała. Jak ja widzę wszystkiego w internecie, to robię mniej więcej tak, no bo hej, mamy XXI wiek i obsługa tego typu rzeczy, no to są, jak wszyscy wiecie, trzy linijki kodu na krzyż, tak? Ale słowa i pytania. Mogę teraz na końcu? Jeśli jest związane z tym tak. Małpą, to tak, teraz. Powiedziałeś, że to są trzy linijki kodu, a jak nie wiem, czy user jest kobietą, czy mężczyzną, czy czymś, co po środku, to co? No to musisz pisać bezosobowo, ale wszyscy wiemy, tak? Ale wszyscy wiemy, że pisanie bezosobowe jest mocno klanzy. Jeśli możemy tego uniknąć, to fajnie jest stosować formy naturalne. Nie? Teraz. Słowa i zdania to nie jest jedyne, co lokalizujemy. Lokalizujemy też typografię. Lokalizujemy też znaki czytnikowe. W hiszpańskim akurat mamy znaki zapytania na początku i na końcu. Na początku i na końcu zdania. Mamy różne cudzysłowy, we francuskim trójkątne, w angielskim górne, w polskim niegórne. Tak?
To, że wszyscy popełniają błąd typograficzny, nie znaczy, że należy go ignorować. Polski otwierający cudzysłów jest na dole. Na dole. I jest jeszcze inny niż angielski. I jest inny niż angielski. I od tego też są ręce i to się też da oprogramować, jeśli się pamięta o tym małym szczególe. Teraz... tak. I teraz z mojego doświadczenia w firmie programiści, dlatego że się śpieszą, albo dlatego że o części z tych rzeczy nie pamiętają, albo są może nowi i nie wiedzą, często gubią gdzieś te wszystkie zalecenia i dobre praktyki. Co można by zrobić, żeby ich zmotywować do pisania poprawnego, łatwego w tłumaczeniu, czy łatwego w internacjonalizacji kodu. Pomysł z silverkami nie wyszedł, bo nie mieliśmy budżetu, więc trzeba było się odwołać do innych metod. Stwierdziłem, że najłatwiej będzie odwołać się do groźby. Hindusi mieli taki bardzo fajny wynalazek, czyli karę śmierci wykonywaną przez słonia. Tak? Słoń byłby trysowany i na komendę łapą robił z delikwentem to, co widać na obrazku. Jest międzynarodowe, znaczy w sensie orientalne, więc odwołuje się do innej kultury i w ogóle pasuje do internacjonalizacji. Niestety słoń nie zmieścił się w biurze, więc kupiliśmy zastępcę. I to jest nasz słoń internacjonalizacyjny, rodzaj bata na deweloperów. Jeśli któryś tutaj z kolegów, Andrzej i Mix potwierdzą, zrobi błąd, czy zahardkoduje, broń Boże, jakiś tekst po angielsku, co się też zdarza, to następny dzień rano znajdują na biurku słonia. Zamiast, jak tam było w tych filmach o mafii, tak głowę ryby się kładło czy coś. W każdym razie to w miarę działa, jest trochę humorystyczne, nie za bardzo, trochę. I pomaga pamiętać o tych wszystkich szczególikach, także polecam założyć sobie własne zoo, nie tylko może na internacjonalizację, możecie mieć słonia od średników, albo co tam często wam się wywala. Ale trafiliśmy też na pewne problemy z internacjonalizacją, i o jednym z nich chciałbym dzisiaj powiedzieć. Mieliśmy taki problem, że jedna z funkcjonalności przestała działać, ale tylko na wiki w języku holenderskim, japońskim, fińskim i chyba chińskim. No i z tego, że to japoński i chiński wynikałoby, że może to jakiś problem z kodowaniem, ale holenderski już nie powinien mieć problem z kodowaniem, więc to do cholery się dzieje. Funkcjonalność wygląda tak. MediaWiki da się w tekście napisać coś takiego i jeśli full jest prawdą, to jest wypluwany na ekran bar, a jeśli nie, to not bar, tak? Prosto. I ta konstrukcja działa perfekcyjnie na naszych serwisach w każdym innym języku, ale nie po holendersku i nie po chińsku i tak dalej. Po chyba całym dniu debugowania doszliśmy do wniosku, że to owszem działa, ale musi być napisane tak. Dlaczego? Bo ales to po holendersku if. To się okazało, MediaWiki ma oczywiście mechanizm tłumaczenia magic wordów. Rzeczy typu redirect tłumaczy się na przykład w polskim na patch, żeby użytkownikom było łatwiej i żeby nie musieli pamiętać dziwnych angielskich słów. No i ktoś poszedł o krok za daleko i przetłumaczył całą składnię na swój język rodzimy. Niestety zapominając o zdefiniowaniu aliasu dla angielskiego, żeby to działało wstecz. No i powstał taki problem.
chińskiego, japońskiego to nie dotyczy. Bo były tłumaczenia właśnie zrobione w ten sam sposób, z tym samym błędem dla tych wszystkich tam czterech języków. Wniosek z tego taki, że... O, thank you. Wniosek z tego taki, że nie wszystko należy tłumaczyć. I gdzieś jest ta granica. Wydaje mi się, że tłumaczenie poleceń w kodzie jest tą granicą. Nie wiem, czy widzieliście blog posta o tym, co by było, gdyby PHP został wynaleziony przez Brytyjczyków. Bardzo polecam, to ja to właśnie miałem w praktyce. Nie jest to fajne. Jak możecie swój kod przetłumaczyć na wiele języków, niespecjalnie się przy tym męcząc? Moim zdaniem w dobie wszechobecnego crowdsourcingu to jest jedyna droga, ponieważ zatrudnianie tłumaczy, którzy przełożą wasze angielskie komunikaty na 281 języków, jest niepraktyczne, zwłaszcza, że w niektórych z tych języków użytkownika macie jednego, właśnie tego gościa, który jest zainteresowany tym, żeby usługa była w jego języku. Tak. Więc jedyne, co można i należy zrobić, to jest oddać to w ręce tłumu i wspierać ideę crowdsourcingu w tłumaczeniu właśnie w ten sposób, żeby wasi użytkownicy mogli sami tłumaczyć interfejs. Wszyscy to robią, Google, Facebook, Wikipedia i my również. Właśnie. My korzystamy z takiego serwisu, który się nazywa translate.net i wspiera cały szereg różnych projektów, tłumacząc je na różne języki. Co ciekawe, ci tłumacze traktują to w zasadzie jako formę gry. To znaczy jest produkt, czy jakiś tam feature, który jest nowy i nie został przetłumaczony na, nie wiem, arabski. Nieważne, że nikt po arabsku jeszcze go nie używa. Nieważne, że tłumacz nie używa naszego serwisu, ale może konkurować ze swoimi kolegami, którzy też tłumaczą i próbować dojść do 100% przetłumaczonych komunikatów szybciej niż gość, który tłumaczy na, nie wiem, Słomi, Swahili albo jakiś jeszcze inny język. Także polecam, oni są również otwarci na inne nowe projekty. Jeśli chcielibyście ruszyć na rynek międzynarodowy, to można spróbować z nimi zagadać. Bardzo pogodni ludzie i na pewno pomogą. Trochę przeskoczyłem, że są projekty szybciej niż mi się wydawało, ale okej. Czy są jakieś pytania? No? Czy Google ma dostęp do waszych tłumaczy tak, żeby mogli użyć swój system? Tak. Tak, bo nasze repozytorium jest otwarte. Jest w publicznym SVN-ie, więc mają dostęp. Tak. Jakieś jeszcze pytania? Tak. W jaki sposób weryfikujecie tłumaczenia, szczególnie w jakichś takich właśnie niezbyt popularnych językach? Czy ktoś na przykład może zrobić wam kawał i wpisać jakiś, no nie wiem, śmieszny tekst, który później przeczytacie się na... Piękno tego podejścia z crowdsourcingiem jest takie, że tam jest społeczność tłumaczy, którzy wzajemnie się weryfikują. To jest trochę jak Wikipedia dla tłumaczeń, tak? Wiadomo, że może się tak zdarzyć, że jakiś dowcipnisz wejdzie i zrobi nam kawał, natomiast prawdopodobnie nie zostanie to w systemie na długo, tak? Jak ktoś to zauważy, zgłosi, zostaje to usunięte. Cały ten proces tłumaczenia, zwłaszcza na języki mało, powiedzmy, popularne, czyli z definicji trudne do zweryfikowania, jest trochę takim work in progress. Tak? Wiadomo, że nigdy nie będziemy mieli w 100% przetłumaczonego wszystkiego, bo szybciej produkujemy feature'y, niż ludzie nadążają z ich tłumaczeniem. Więc
jest trochę taka umowa społeczna z tymi społecznościami w mniejszych językach, że faktycznie mogą się zdarzyć problemy, natomiast jak ktoś aktywnie używa usługi, to zawsze może zgłosić problem, wtedy go szybko weryfikujemy. Natomiast w dużych językach jest społeczność zaufanych, powiedzmy, tłumaczy, którzy weryfikują wszystko na bieżąco, zanim to jeszcze w ogóle zostanie z Translate Wikinet wysłane do nas i tutaj w ogóle nie może być mowy o żadnej nie wiem, pomyłce czy dowcipie w takich językach jak polski czy niemiecki, francuski i tak dalej. Jeszcze jakieś pytanie? Ja mam pytanie odnośnie zależności tłumaczenia od piśmy, czyli zależności, jeszcze raz? Zależności tłumaczenia od piśmy, czyli jeden komentarz, dwa komentarze, siedem komentarzy, 15 komentarzy. Myślę, że na różnych języków wygląda to inaczej. I tak. Czy macie jakąś metodologię odnośnie tłumaczenia? Tak, znaczy my jesteśmy w tej bardzo wygodnej sytuacji, że to już zostało zrobione za nas. Korzystamy z MediaWiki, która ma moduły językowe dla większości języków świata. I tamte definicje, jakie są możliwości dla liczby mnogiej na przykład, są już zawarte. Tak? Jedyne, co robi tłumacz, to używa magic worda plural i podaje wszystkie formy, akurat w naszym przypadku po pani, tak? Czyli dla liczby pojedynczej komentarz, dla liczby mnogiej komentarze i potem komentarzy, tak? Znaczy dla liczby mnogiej mniejszej niż 5, tak? Akurat w przypadku polskiego. Ale dla innych języków również są zdefiniowane reguły i to jakby mamy z dobrodziejstwem inwentarza. Można sobie spokojnie z MediaWiki to ściągnąć i wykorzystać u siebie. Mogę pokazać, gdzie to jest dokładnie, jeśli ktoś by był zainteresowany. Jest jakieś pytania? Nie widzę. Chciałem jeszcze małe post-prelekcjum, że tak powiem. Po pierwsze zapraszam na futbol dzisiaj wieczorem przy piwie, w sensie na piłkarzyki. Komuś wczoraj pożyczyłem 2 złote. Chcesz się odegrać? Nie, chcę z powrotem moje 2 złote. Mówiłem już, że jesteśmy z Poznania? Jesteśmy z Poznania. Okej. Druga sprawa, zatrudniamy, jak ktoś chciałby pracować ze Słoniem, to zapraszam do pogadania z nami, złapania nas w kuluarach. No i tyle. Dziękuję i do zobaczenia na kolejnej konferencji.